Dziękuję Państwu bardzo. Kłaniam się, Panie Donatusie, niech Pan tak teraz jest. Coś powie. Więc proszę Państwa, zapraszamy tutaj, kto jeszcze nie ma tych wspaniałych płyt i książek, jedyna okazja, właśnie testament. I zapraszamy jutro. Na ostatni dzień tego największego festiwalu na świecie. Zapraszam Państwa na taki serdeczny dzień, znaczy wszystkie one były serdeczne, bo były to bliskie tematy memu sercu, dlatego one się pojawiają tutaj. Ostatni dzień jest poświęcony Dominikanom, historii dominikańskiej. Jako że jestem wychowankiem duszpasterstwa ojców Dominikanów, dodam, że Jan Góra zawsze głosował tak, jak większość z nas, ale jak trzeba. I niestety nie żyje, nie ujawniał oczywiście na zewnątrz swoich przekonań politycznych. W zakonie się różnie dzieje, Państwo wiecie, ale jest to zakon psów pańskich mimo wszystko i wierzę, że kryzys wszelki przetrzyma, a w ten cykl historii dominikańskiej był nagrany, jest płyta, ale pojawi się tam także przynajmniej jedna piosenka niepublikowana do tej pory, raz była śpiewana na zresztą u Dominikanów w Warszawie, poświęcona naszemu, powiedziałbym, guru dominikańskiemu, naszego pokolenia poznańskiego, który był twórcą Beczki, którą Państwo kojarzycie, a potem wypuścił z Poznania, no, mieliśmy jednego ministra, paru wysokich urzędników, nie mówiąc o różnych innych osobach, wielkim fizyku, myślę, że ważnym fizyku w Polsce, tak jakoś dobierał ludzi w duszpasterstwie niezwykle, że wyczuwał różne osoby, a może też pchał je w określone miejsce. A kto to jest, to Państwo albo wiecie, albo się dowiecie jutro oczywiście. Dziękuję bardzo. Także zapraszamy serdecznie.